4 lipca 1946 roku w Kielcach doszło do rozruchów antyżydowskich zwanych pogromem kieleckim. W wyniku zajść zginęło 42 Żydów. Miejscem wydarzeń był budynek przy ulicy Planty 7/9 i jego otoczenie. W 71. rocznicę pogromu delegacje władz miasta i województwa, kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciel kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy, związkowcy, a także grupa kielczan złożyli wieńce przed tablicą wmurowaną w ścianę kamienicy. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i to jest oczywiste i pamiętać, oddać hołd tym, którzy zginęli. Niewinni ludzie i to ciąży na nas, Kielczanach, ale ciąży przede wszystkim ten obowiązek pamięci. Pamięci i spotykania się tutaj w rocznicę oddania hołdu. Myślę, że te relacje przez te 71 lat, te relacje szczególnie w ostatnich latach ze stroną żydowską, one się unormowały, bo jeżeli mają się normować, to mogą to zrobić tylko na prawdzie. I myślę, że nie ukrywamy tego, co się stało, chociaż nie wszystko wiemy, to jest oczywiste. Ale najważniejsze przesłanie jest to, że niewinni ludzie zginęli 71 lat temu w Kielcach i my im oddajemy dzisiaj hołd. Uroczystości rocznicowe organizowane przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego odbyły się również przy mogile ofiar pogromu na cmentarzu żydowskim na Pakoszu oraz przy pomniku upamiętniającym ofiary kieleckiego getta. Tu Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, przypomniał wiersz autorstwa polskiego poety żydowskiego pochodzenia Władysława Szlengela, Nihil Novi, w którym twórca wskazuje stereotypy i cechy przypisywane od wieku Żydom. Głos zabrał też przedstawiciel ambasady Izraela w Polsce. My pamiętamy nie tylko o tych strasznych i czarnych plamach na dziejach polsko-żydowskich. Pamiętamy o tysiącach, wielu tysiącach sprawiedliwych synów świata, wspaniałych, szlachetnych synów tej ziemi, którzy w okresie II wojny światowej nie szczędzili wysiłku, by ratować Żydów, narażając przy tym swoje życie, swoje rodziny. I również o tym nie zapomnimy. Przed kamienicą przy ulicy Planty młodzież kieleckich gimnazjów i liceów przedstawiła program zatytułowany Kielce pamiętają. Przybliżyli sylwetki kilku i odczytali listę wszystkich ofiar, wypisując ich nazwiska na chodniku. Zaśpiewali też kołysankę dedykowaną dzieciom zamordowanym w pogromie. W ocenie przedstawicieli IPN wydarzenia sprzed 71 lat wciąż budzą emocje. Kielczanie zostali oskarżeni nie tylko w opinii polskiej, ale także światowej za zbrodnię, która nie do końca wydaje się była tylko i wyłącznie ich sprawstwem. I myślę, że jesteśmy winni to Kielczanom, ale także i opinii publicznej i przede wszystkim zagranicznej, która szafuje, można powiedzieć tak, szafuje tym wydarzeniem w opinii i powołuje się bardzo często, mówiąc, że tu dokonało się ostateczne rozwiązanie. Zbrodnia jest niekwestionowana i to, że powinniśmy o niej pamiętać i ona powinna być dla nas przestrogą, ale to jest zupełnie jak gdyby inna kwestia, kwestia, z której powinniśmy moralny aspekt tego wydarzenia wyciągać. Natomiast badania naukowe i docieranie do prawdy to jest to, co jesteśmy winni po prostu przyszłym pokoleniom, ale i też teraźniejszym i przede wszystkim tym, którzy odeszli. Obchody zakończył koncert kantorów żydowskich ze Stanów Zjednoczonych i z Polski przed budynkiem dawnej synagogi.